serdecznie. Na Mazowszu, powiat kłodzki. Siejemy rzepak. Wcześniej pogoda nam nie pozwoliła i warunki na polu. Siejemy krótką kombinację uprawowo-siewną marki Pottinger. Agregat talerzowy Fox plus Vitasem ADD. Agregat talerzowy, pół talerze, średnica talerza 410 mm. Wał gumowy 585 mm. Siewnik nadbudowany Vitasem ADD. Podwójna redlicja talerzowa, kółko kopiujące. Redlicja talerza na redlicy talerzowej 350 mm. Kółko kopiujące o szerokości 50 mm. Skrobak kółka kopiującego. Zagarniacz prosty, stopień do pomostu. Mamy stanowisko pięknie przeszykowane, zaorane, zrobione agregatem. Także żadnych trudności dla tego zestawu. Na pełnym talerzu poszedłby bez problemu nawet mulc. Że ten siewnik, zwykły nadbudowany siewnik A, ma jednakowy skok redlicy z tyłu, czyli jednakowej długości ramiona. Dzięki temu możemy uzyskać docisk 50 kg na jedną sekcję i dzięki temu możemy uzyskać docisk o jednakowym właśnie stopniu docisku. Niektóre marki siewników, mniej lub bardziej znane, okrzyknięte lub nie, mają redlicę ciągnioną. Jedno ramię ma długość 20 cm, drugie 40. Także praw fizyki nie oszukamy. Jak będę przejeżdżał i rzepak zejdzie, to nagramy coś jak rośnie. Pozdrawiam, zapraszam.